W sobotę, 3 czerwca, na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach imprezy pod nazwą Sport bez granic – Dzień Dziecka na Sportowo, którą patronatem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, starosta Słubicki oraz burmistrz Słubic, odbyła się 7. edycja Festiwalu Piłkarskiego. Tym razem z okazji Dnia Dziecka, duża, bo 3-dniowa po prostu impreza, wydarzenie pod honorowym patronatem pana burmistrza Mariusza Olejniczaka i starosty Słubickiego pana Leszka Babajona. Festiwal Sport bez granic. Dzisiaj akurat gościmy najmłodszych sportowców w kategorii żak, skrzat i w kategorii olig na turnieju piłkarskim w ramach festiwalu. Niesamowita ilość, bo po 12 drużyn w każdej kategorii wiekowej, jak sobie dobrze policzymy, to jest dobrze ponad 400 startujących zawodników. Do tego dziadkowie, rodzice, tak, no, frekwencja na obiekcie jest przepiękna. Ja z tej strony bardzo serdecznie dziękuję i koledze Andrzejowi Martyniakowi, i koledze Mirkowi Wrześnickiemu, tych pasjonatów piłkarskich, którzy nie opuszczają nas generalnie przez cały okrągły rok. W poniedziałek kolejne wydarzenie. Tym razem byśmy zaprosili najmłodszych przedszkolaków na festiwal lekkoatletyczny, a po południu finał turniej golfa. Także 3-dniowe przedsięwzięcie, wspaniała zabawa, wspaniała pogoda, wspaniała frekwencja i co jest najważniejsze, uśmiech młodych sportowców. Jeszcze dopowiem jedno, że to 3-dniowe przedsięwzięcie żeśmy zgłosili do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą inicjatywę organizowaną przez pana ministra sportu i turystyki. Myślimy, że w finale się znajdziemy. Dzień Dziecka już za nami, ale my cały czas świętujemy Dzień Dziecka i dzisiaj w ramach właśnie Dnia Dziecka festiwal piłkarski zorganizowany po raz 7 już w Słubicach, to jest 7 edycja. Cieszę się bardzo, że niezmienną popularnością się cieszy i wszyscy, którzy dostają zaproszenie na ten festiwal, praktycznie tutaj są, bo jest i Szczecin, i Berlin, i wiele innych drużyn z różnych miejsc w naszym kraju. Także dzieci mają na pewno zapewniony tutaj dzisiaj świetny dzień, pełen wrażeń, ale i my kibice, a szczególnie rodzice, którzy na trybunach siedzą, bardzo będziemy kibicować tutaj, przeżywać razem z nimi. Cieszę się, że to jest kontynuowane, ponieważ za każdym razem to powtarzam, nasze miasto sportem stoi, różne wydarzenia, dzisiaj festiwal piłkarski, także dzieje się coś na polu golfowym, w poniedziałek także będzie festiwal, gdzie tutaj będzie królowała lekkoatletyka, więc każdy coś dla siebie znajdzie i przede wszystkim ja bardzo się cieszę, że znajdują się takie osoby, które powodują to, że przyciągają ludzi na stadion, przyciągają szczególnie te małe dzieci, młodzież, że właśnie młodzież nie siedzi przed telewizorami, tylko aktywnie spędza czas i to jest najpiękniejsze. My oczywiście dokładamy swoją cegiełkę w postaci funduszy przeznaczanych z budżetu i wspólnymi siłami udaje się zrobić właśnie takie piękne wydarzenia. Cieszę się, że powiat słubicki mógł objąć patronatem tak piękną imprezę dla dzieci i młodzieży. Mamy piękny stadion, piękną pogodę, więc mam nadzieję, że będą też równie dobre wyniki. I chciałbym tutaj tak mieć nadzieję, że wśród tej młodzieży i tych dzieci są następcy Fabiańskiego, Lewandowskiego, Dejny, Żmudy, Gadochy. I myślę, że taki dzień sportu dla dzieci to jest właśnie to, co powinniśmy w kierunku iść, żeby ta młodzież i dzieci jak najmniej korzystały dzisiaj z tego świata wirtualnego, a tak spędzały fajne takie dni słoneczne jak dzisiaj na trawie, z piłką, biegając, uprawiając sport, bo jak mówiłem zawsze, że sport zastąpi nie jedno lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie zastąpi sportu. Poniedziałek, 5 czerwca, odbyła się druga część imprezy Sport bez granic – Dzień Dziecka na Sportowo. Tym razem kilkaset dzieci z naszych przedszkoli wzięło udział w zawodach lekkoatletycznych. We'll be right back.
Trzecim elementem wydarzenia Sport bez granic, Dzień Dziecka na Sportowo, był turniej golfa na słubickim polu golfowym Dębowa Polana. Podsumowując, całość imprezy pod nazwą Sport bez granic, Dzień Dziecka na Sportowo, objętej patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, starosty słubickiego oraz burmistrza Słubic, która odbyła się na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, została przygotowana w sposób perfekcyjny, a sportowe zmagania jej młodych uczestników pozostaną z pewnością na długo w ich pamięci, jak i w pamięci bardzo żywiołowo dopingujących z trybun rodziców.